Cześć, tu Ernest, a za nami pierwszy update w rozdziale trzecim. Dodano mnóstwo darmowych skinów, krążą plotki, że do gry wróciła stara pompa, urojony reżim powraca, ale po kolei. Po 2 latach, 16 grudnia powraca Festiwal Zimy. W lobby tego dnia zostanie aktywowana specjalna zakładka Festiwalu Zimy ze Śnieżynką, która zabierze nas do przytulnej chatki, gdzie stery połom orzechu przyjął sierżant Zima. Tak jak na ostatnim Festiwalu Zimy, codziennie przez 14 dni w chatce będziemy mogli odpakować nowy prezent. Przygotujcie ręce do potrząsania, a głowy do zgadywania, bo prezenty otworzyć może każdy i za darmo. Przegapiliście któryś dzień? Po prostu wróćcie przed 6 stycznia, czyli ostatnim dniem Festiwalu Zimy, a otworzycie wszystkie zaległe paczki. Do zgarnięcia będą lotnie, kilofy, malowania, emotki i nawet 2 stroje. Izabel w świątecznym swetrze i lodowy bananek. Możemy spodziewać się, że te stroje będzie można odpakować jako ostatnie, czyli dopiero za 2 tygodnie, ale warto czekać, ponieważ są niesamowite i darmowe. Poza tym będzie ekran wczytywania, pakiet muzyczny, graffiti i emoji Festiwalu Zimy, smugi spadania fundamenta, malowanie świątecznego swetra i lampek świątecznych, emotka, zbierak do zestawu Izabel, zbierak łopaty do odśnieżania i nie tylko. Co ciekawe, 2 z prezentów będą podpisane przez Spidermana i MJ, dziewczyny Spidermana, więc być może coś tam będzie z uniwersum tego superbohatera. Będą wyzwania, ale do trybu kreatywnego. Za każde wyzwanie będzie 18 tysięcy expa, plus graffiti i ikona sztandaru. 16 grudnia również sierżant Zima ruszy w drogę po wyspie w swojej ciężarówce, odpicowanej specjalnie na święta. Słuchajcie, sierżant Zima będzie jeździł po wyspie i strzeli do nas, jeśli go zaatakujemy, ale nie polecam z nim zadzierać, ponieważ będzie rozdawał prezenty z 2 kategorii. Dobre prezenty, z nich będzie wypadać leczenie, nowy cukierek i bronie o wysokiej klasie rzadkości. Będą jeszcze złe prezenty i zakładam, że z nich dostaniemy co najwyżej węgiel do rzucania i puszki. Poza tym możemy spodziewać się powrotu bałwanków, wyrzutni śnieżek i burzolotów, które wystąpiły w tle na niebie ekranie wczytywania Festiwalu Zimy. W plikach gry skrywa się jeszcze mnóstwo innych nowości w postaci skinów i nie tylko. Po drodze chciałbym wspomnieć o rozpryskiwaczu osłony. Fortnite dodał do trybu kreatywnego na kilka godzin przez pomyłkę nowy przedmiot. Rozpryskiwacz Siorba leczy punkty osłony graczy w zasięgu zraszacza. Niestety nie leczy punktów zdrowia, a po postawieniu nie da się go zebrać z powrotem. Do gry powinien zawitać w ciągu 2 następnych tygodni. To nie koniec prezentów od Epic Games. 16 grudnia zostanie aktywowany nowy darmowy przedmiot do odebrania na Epic Games Store na PC-tach, zawierający skin Blizzabel. Pakiet ten będzie tylko i wyłącznie do odebrania na PC, ale pewnie też będzie możliwość, w cudzysłowie, kupienia go przez przeglądarkę w telefonie. Gracze na PlayStation za to mogą odebrać nowy pakiet PS Plus, który zawiera strój i zbierak. Dalej, pewnie już wiecie, że możemy śmiało spodziewać się powrotu wykrzywionych wież na mapę. Wyzwania 8 tygodnia zdradziły nam, że powinny wrócić przed dniem, którego te wyzwania wyjdą. Ale okazało się, że tydzień wcześniej, a mianowicie 18 stycznia we wtorek, wykrzywione wieże obchodzą swoje 4. urodziny. To już tyle lat, więc być może tego właśnie dnia, wraz z aktualizacją z wyspy, całkowicie zniknie śnieg, a światło dzienne w końcu ujrzał stare dobre wykrzywione. Przy okazji wspomnę, że 20 stycznia, czyli 7 tygodnia sezonu, mają powrócić granatniki. Ich mechanika działania została zaktualizowana. Teraz granaty wybuchają ułamek sekundy po odbiciu się. Dopóki się nie odbiją, dopóty będą leciały w siną dal. Przed tą zmianą granatnik miał określony stały czas na wybuch. Po zmianie ten czas jest bardzo elastyczny. 12 stycznia na 6 tydzień za to powinny powrócić wyrzutnie flar. W tym samym tygodniu jeszcze jest wzmianka o tornadach. Na ich temat pojawiło się mnóstwo nowych informacji. Tak tornado będzie wyglądać w grze i muszę powiedzieć, że to spektakularny widok. Co ciekawe, ze zwiastuna Fortnite na telefony wynika, że w jednym meczu będą mogły pojawić się aż 2 i może nawet więcej tornad na raz. Tornado będzie formować się przez 25 sekund i trwać do 8 minut. Wraz z tornadami powinny wejść pioruny. Wiemy, że tornada będą zabierać wszystko w swój wir i działać jak takie wyrzutnie dla graczy. Ale co bardzo fajne, jeśli trafi nas piorun, to zostaniemy wystrzeleni w powietrze z ochroną przed obrażeniami od opadku, plus dostaniemy przyspieszenie biegu na 12 sekund. Sprawa nie wygląda tak dobrze w przypadku pojazdów, drzew i drewnianych struktur, które będą się zapalać po uderzeniu pioruna. W plikach gry już są gotowe efekty i dźwięki tych warunków pogodowych, co oznacza, że mogą wejść tak naprawdę w dowolnej chwili. Dalej, wkrótce UR przywierci się na naszą wyspę. Mogliście już u mnie usłyszeć, że niedługo pojawi się nowa miejscówka o nazwie Potajemna Pieczara, gdzie będzie można znaleźć sekretną bazę UR. Zanim to się jednak wydarzy, w różnych lokalizacjach przekopią się tak zwane drużyny kretów UR. Dzięki wyciekom z aktualizacji od PEKu poznaliśmy wygląd takiej przykładowej miejscówki. Na miejscu spotkamy jednostki UR oraz ich sprzęt, którym się przywiercili. A do tego powrócą ulepszone launchpady UR. Z członków drużyny kretów będą wypadać zwykłe bronie, ale jest szansa na to, że będą jakieś mityki, jak na przykład strzelba czy PM. Fakt, że te elementy już są w plikach gry, oznacza, że są
to na właśnie planowane prawdopodobnie jeszcze na ten miesiąc. Poza prezentami do sklepu wejdą tony nowych skinów, a mianowicie jutrzenka z dwoma stylami, bombowych barów i galaktyki. Jej plecak też ma dwa style i co bardzo fajne, dwa oddzielne kozackie modele. Samo Strusia, udziwniony, ale nawet ładny skin. A obok niej Mel, jest jeszcze Gianni Jonesy, jeden z moich ulubionych nowych skinów na święta, Azuki, kot ninja z dwoma kontrastującymi stylami ubioru, i do tego będzie zestaw Rainy, świątecznego skina w stylu anime. Ponadto mamy zestaw legend Czarnego Lodu, który zawiera Midasa, Kryształ i Renegade Raider. Ich trzy zbieraki, plecaki i lotnie. Pakiet wygląda nieźle i powinien zawitać do sklepu już wkrótce, w promocyjnej cenie, ale nie wiadomo jeszcze czy za holoce, czy prawdziwe pieniądze. Z wycieków dowiedzieliśmy się, że jednym z prezentów na festiwalu zimy będzie lotnia o motywie Matrixa, a do tego do sklepu zawitają Neo i Trinity ze swoim własnym tłem. Inne wycieki sugerują, że nadchodzi jeszcze kolaboracja z Cobra Kai, coś w sam raz dla fanów tego serialu. Ta kolaboracja wyjdzie prawdopodobnie na premierę 4. sezonu Cobra Kai, która odbędzie się 31 grudnia. Pojawiła się też wzmianka o nowym stylu do Spidermana, a mianowicie stroju Scarlet, który wygląda następująco. Możliwe, że to nadchodzący styl do Carnetu. W sekcji dodatkowych nagród w zakładce krętu bojowego pojawiły się nowe style dla graczy, którzy awansowali powyżej 140 poziomu. Mam to oczywiście na myśli style za super poziomy na ten sezon. Awansujcie w tym sezonie do 200 poziomu, aby odblokować wszystkie style super poziomów. Negatyw, szkarłatne zaciemnienie i złocona rzeczywistość dla Shanty, Ronina, porucznika Jnalamy, Harlow i Spidermana. Mam dla was jeszcze kilka innych nowości i wycieków. Fundament otrzymał czarny, bojowy styl, który wygląda kozacko. Dodatkowo, różne edycje jego wizjera, tak jak to jest u reszty siódemki. Swoją drogą, czy wam ten styl też trochę wygląda na jednookiego roka podnoszącego brew? Nie no, przesadzam. Style te powinny być za drugą kartę wyzwań Fundamenta. Posiadacze skina Ruby otrzymali nowe style do jej całego zestawu. To oznacza, że niedługo wróci do sklepu. Posiadaczom najnowszych skinów Jordan za to przyznano wszystkie style, które wcześniej były do blokowania za wyzwania. Marshmallow również otrzymał nowe, czarno-złote style, ale z jakiegoś powodu nie wrócił do sklepu. Marshmallow na Twitterze dał znać, że niedługo wróci, ale nie podał dokładnej daty. Może to coś na nowy rok? Nowe style Marshmallow stylistycznie pasują do zestawów przedmiotów noworocznych, które weszły dzisiaj do plików gry, więc kto wie. Wspomnę jeszcze, że w plikach gry skrywa się w sumie 6 zaszyfrowanych zestawów skinów. Mamy tam na pewno ekipakę na styczeń, ale jest tam też pewnie zestaw Boba Fetta, który wejdzie 25 grudnia, zestaw Neo i Trinity z Matrixa oraz skiny, które wygrały oficjalny konkurs Fortnite na najlepsze koncepty świątecznych skinów, a mianowicie Nalia i Forgoer. Ale to nie wszystko, ponieważ na pole bitwy wróciła stara pompa. Tak, można teraz znaleźć starą pompę w rozdziale trzecim, jednak nie jest to taki hop-siup. Jest ona wyjątkowo rzadka, ponieważ wypada tylko i wyłącznie z losowania w zepsutych automatach. Więc trzeba najpierw taki automat znaleźć, na co są małe szanse, a później jeszcze liczyć na to, że wypadnie z niego pompa, na co są również bardzo małe szanse. To chyba teraz najrzadszy item w grze. Glitch King, który m.in. ją ma, cały czas trzyma ją w namiocie i jej nie wyjmuje. Jeśli chodzi o zmiany w rozgrywce, to teraz snajperki i PM-y przeładowują się o ułamek sekundy szybciej, niż kończy się animacja przeładowania. Namioty otrzymują 25 punktów obrażeń w burzy na sekundę, aby nie można było się już w nich bez końca leczyć, a gra na podzielonym ekranie została naprawiona i działa. Aby uczcić niedawną premierę Rocket League na urządzeniach mobilnych, Rocket League i Fortnite znów łączą siły. Lama Rama powraca. Słuchajcie, na urządzeniach mobilnych, czyli na smartfonach i tabletach, do pobrania jest gra Rocket League Sideswipe, a w niej są dostępne następujące zdania. Każde z tych wyzwań są nagrody do Fortnite, a mianowicie ikona sztandaru, łomieniste smugi spadania, plecak wyścigówki, graffiti GG oraz zbierak wyścigówki. Myślę, że wyzwania mówią same ze siebie i są bardzo łatwe, ale pamiętajcie, że tym razem wyzwania trzeba wykonać w grze Rocket League Sideswipe na telefony i tablety. Po pobraniu gry trzeba zalogować się przez konto Epic Games. I tutaj uwaga dla graczy na konsolach. Upewnijcie się, że konto Epic Games, którym się zalogujecie, jest połączone z kontem waszej konsoli, aby nagrody trafiły do waszej szafki Fortnite. Czas na wykonanie wyzwania mamy do 19.00 27 grudnia. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. A w sumie niech na koniec poleci nowy główny motyw muzyczny festiwalu zimy. Będzie pewnie nowym pakietem muzycznym. Warta uwagi jest też muzyka Sierżanta Zimy. Ponieważ będzie on tak jakby bossem, jego muzyka ma dwie wersje. Spokojną, do rozdawania prezentów. I agresywną, gdy go zaatakujemy.